to jest mój WF. To jest WF 40-latka. Nikt mnie tutaj nie przyciągnął, nikt mi za to oceny nie wystawi, ale mój organizm mi za to wystawia ocenę celującą, bo czuję się... Czuję się świetnie. WF. Jak WF zabija kulturę fizyczną naszych dzieci, naszej młodzieży, to nie mogę już wytrzymać, muszę wam zacząć o tym mówić i będę cały czas gdzieś to powtarzał w moim kontencie tak zwanym. WF zabija pragnienie uprawiania sportu u młodych. WF to nie może być coś, co młodzi ludzie mają robić na siłę. WF, kultura fizyczna, to jest chęć poruszania się. Kiedy możemy zaobserwować prawdziwą kulturę fizyczną? Jak popatrzycie na młode dzieci, które jeszcze nie dostały smartfona, no teraz to już rzadkość, co one robią? Biegają, skaczą, wchodzą na drzewa, spadają z ławek, spadają z murków, wpadają do wody, robią, spadają z rowerów, rozmaite rzeczy robią, a my im tylko zabroniamy, bo się boimy, że spadniesz z drzewa, nie właśnie, nie rób tego, nie rób tamtego. A potem idą, potem idą do szkoły i potem każe im się robić różne rzeczy, każe im się robić przewrót w przód, przewrót w tył, każe im się konkurować na ocenę, żeby zrobić to czy tamto, każe im się robić dwutakt, a może ktoś nie cierpi koszykówki, może ktoś nie cierpi piłki nożnej. No jak nie cierpi i mu się to każe robić, jeszcze mu się to każe robić na ocenę, no to co będzie robił taki ktoś? Będzie załatwiał sobie zwolnienie z WF-u. No to jak my mu na to odpowiemy, no to my zrobimy akcję precz zwolnieniem z WF-u. Nie pamiętam, jak ta akcja się nazywa, ale jest jakaś, jest czy była akcja, że mówimy nie zwolnieniom z WF-u. A ja mówię nie WF-owi. Powiedzmy nie WF-owi takiemu, jakim jest. Dajmy się jeszcze młodym pobawić, bo jeżeli weźmiemy dzieci do pierwszej klasy na WF i pokażemy im, że WF to jest zabawa, ale to jest zabawa ruchem. Idziemy się poganiać w parku albo pobawić w chowanego w parku i nieważne, że ktoś nie będzie w tym przez to biegu ileś tam na 60 metrów, czy na 100 metrów, czy na kilometr i nie da się mu za to wystawić oceny, przynajmniej się ci młodzi poruszają, coś porobią, coś się podzieje i na następny WF przyjdą bez czego? Bez strachu. Ci młodzi, którym za ileś niedługo lat zacznie się zmieniać ciało, dziewczyny zaczną się wstydzić swojego ciała, rozmaite rzeczy się zaczną dziać, a WF będzie dla nich przerwą. Będą sobie siedzieli na polskim czy na matmie i będą sobie myśleli, ale fajnie, zaraz WF będziemy, trochę się zrelaksujemy, coś sobie zrobimy. Jestem przekonany, że w taki sposób znajdziemy lepszych przyszłych koszykarzy, siatkarzy, piłkarzy, kolarzy, panczenistów czy kogokolwiek. Tylko dajmy im wypróbować różnych dyscyplin sportów zabawą. WF to powinna być tylko i wyłącznie zabawa. Po co się ocenia młodych z WF-u? Po co? Żeby ich wartość jest mniejsza albo większa, albo że powinni mieć większe szanse lub mniejsze szanse dostania się na studia, bo potrafią zrobić dwutakt albo nie potrafią zrobić dwutaktu. Totalnie tego nie rozumiem. Jest to totalnie bez sensu. Zmieńmy to. WF to ma być zabawa. Dokładnie wszystkie aktywności ruchowe, które robiliśmy za młody, jak byliśmy małymi dzieciakami, robiliśmy to z zabawy. Nasze ciało samo wie, czy chciało się przywracać, czy chciało się rozciągać, czy chciało sobie powisieć. I do portal. To jest cudowny człowiek, który na ten temat ruchu, kultury, ruchu naszej kultury fizycznej bardzo dużo wie i pokazuje na świecie. Ale ja zdecydowanie mówię nie WF-owi takiemu, jakim jest. Co wy o tym myślicie? Jeżeli to jest cenne, dzielcie się tym z innymi. Będę o tym często mówił, bo to jest moja kultura fizyczna. Można by młodych zabrać na morsowanie i pokazać im coś nowego. Można by ich zabrać, nie wiem, zabrać na trening karate, zobaczyć, jak trenują karatecy, co potrafią zrobić i gdzieś tam zabawą pokazać takim być może chłopakom bardziej, na czym polega taki sport. Można, tylko trzeba chcieć, trzeba pomyśleć, że to nie musi być zawsze tak, jak było i że zmuszanie kogoś do wykonywania jakiejś aktywności fizycznej to jest zabijanie jego wewnętrznej, naturalnej
potrzeby poruszania się. Tyle w tym temacie. Ja wychodzę, bo już 20 minut jestem. To jest kultura fizyczna.